Jak odróżnić banalne znamie od czerniaka? I chciałam podać tutaj takie kryterium ABCDM, które pozwala nam może nie na dokładną ocenę, ale na wytypowanie takiej podejrzanej zmiany. To A w tym ABCD to jest asymetria, czyli jeżeli znamie jest symetryczne, jest bezpieczne. Asymetryczne już jest podejrzane. B to jest brzeg. Brzeg, jeżeli jest ostry, dobrze. Jeżeli jest niewyraźny, rozmyty, niedobrze. C to kolor. Kolor ma być jeden kolor. Znamie łagodne jest jednokolorowe. Jeżeli mamy dwa kolory, trzy albo w ogóle białe obszary jakieś, niedobrze. D, no to mówimy o diametrze, czyli o średnicy. I tutaj taką wartością graniczną jest 6 mm. Mniejsze od 6 mm, bezpieczne, większe, no już mamy jakieś podejrzenia. No i E, E, czyli elewacja, czyli wzniesienie, z tym, że nie chodzi o samo wzniesienie, tylko o po prostu, czy jest wzrost, czy to znamie rośnie. To są te takie główne zasady. Do tego dodaje się jeszcze świąt skóry. Świąt skóry, który może towarzyszyć powstawaniu czerniaka. Postępowanie w takim przypadku no to jest usunięcie chirurgiczne z badaniem histopatologicznym. Czyli jeżeli mówimy o profilaktyce czerniaka, to mamy tak, fotoprotekcję, bo jednym z głównych czynników jest światło słoneczne. No, o filtrach wszyscy wiemy, filtry UVA, UVB, 50 nakładamy na siebie. Ta sama obserwacja według tego kryterium ABCDE. Następnie badanie dermatoskopowe raz w roku lub raz na dwa lata. No i usuwanie chirurgiczne, usuwanie podejrzanych zmian. Mówimy o tym świetle słonecznym i w związku z tym można by powiedzieć, że osoby, które pracują jakby na świeżym powietrzu, są bardziej narażone od osób pracujących pod dachem. Ale musimy pamiętać, że również bardzo niebezpieczne są krótkie, ostre ekspozycje słoneczne, czyli niedługie właśnie, ale takie bardzo nasilone, jak właśnie takie wakacyjne, jak i mówi się o poparzeniach słonecznych w wieku dziecięcym, czyli to jest też istotne. Czerniak może powstawać również w obrębie skóry niezmienionej, tam nic wcześniej nie było. Po prostu jakby ni stąd, ni z owąd pojawia się jakaś zmiana, a może powstawać w obrębie znamienia właśnie melanocytowego, dlatego że te znamiona mają zdolność przekształcania się. One nie są stabilne i dlatego zmieniając się tam, przebudowując, mogą być punktem wyjścia czerniaka. Najlepiej oglądać siebie, męża, żonę, dzieci, no jak najczęściej. Natomiast no jeśli chodzi, czyli taka samoobserwacja jak najbardziej, samobadanie, natomiast jeśli chodzi o badanie dermatoskopowe, no to raz w roku, raz na dwa lata. Ważne jest, żeby nie opalać się w momencie tej takiej najsilniejszego słońca, no żeby to było do południa albo późnym popołudniem. W tej chwili już nawet o godzinie trzeciej czy czwartej to te promienie słoneczne są jeszcze tak silne, że naprawdę nie. Zostańmy w domu, chrońmy się, mamy filtry, mamy parasole, kapelusze, zostańmy, uważajmy na siebie i no, nie dajmy się czerniakowi.